Państwa, za chwileczkę podzielimy się na, myślę, dwie grupy i takim spokojnym spacerkiem, póki jeszcze jest widno, obejdziemy sobie kompleks budynków ośrodka harcerskiego, dawnego sanatorium później. Ten spacer ma na celu przede wszystkim jakby zapoznanie Państwa ze stanem obecnym obiektów, z takim muśnięciem, dotknięciem też trochę jakby historii tego miejsca, zaklętej w tych murach, w tych pozostałościach stolarki, instalacji różnych. Ja bardzo bym prosił, żeby poruszać się dokładnie tak jak właśnie z panem Marianem, który będzie prowadził osobną grupę, żeby poruszać się jakby wedle naszych wskazówek, żeby nie wchodzić do piwnic, żeby po prostu być ostrożnym. Budynki są w takim stanie, no, powiedziałbym, naruszonym zębem czasu i ludzką ręką, dlatego trzeba zachować po prostu ostrożność. Proszę Państwa, ja nie jestem historykiem, raczej jestem artystą, ale mam takie ogromne zamiłowanie do tego miejsca i no po prostu sądzę, że przynajmniej na te pół godziny będę mógł służyć Państwu jakimś rodzajem przewodnictwa, bo wśród Państwa są też osoby, które znacznie więcej ode mnie na ten temat wiedzą, ale ja po prostu biorę na siebie na te pół godziny odpowiedzialność za Państwa obecność tutaj. Jesteśmy na terenie dawnego ośrodka harcerskiego w Górkach Wielkich, wybudowanego na przełomie 1936-1937 roku z inicjatywy i z zapału wielkiego harcerza Aleksandra Kamińskiego. W 1937 roku te budynki zostały oddane do użytku. Całość architektonicznie jest autorstwa słynnego architekta Bogdana Laszczki, syna znamienitego rzeźbiarza Konstantego Laszczki. Jeżeli mógłbym się wypowiedzieć na temat jakby stylu architektonicznego tych budynków, to na pewno pozostają one w takim szerokim nurcie międzywojennego modernizmu z takim estetycznym ukierunkowaniem na architekturę o charakterze alpejskim, górskim, co jakby w tych warunkach myślę, że było uzasadnione. Proszę Państwa, przejdziemy do tego pierwszego budynku, zwanego budynkiem kursów. Najmocniejszym elementem tego kompleksu jest ta wieża, która miała funkcję nie tylko reprezentacyjną, ale i także taką praktyczną, ponieważ na górze do tej pory znajduje się zbiornik, to się chyba nazywa wyrównawczy, dobrze mówię? Retencyjny. To przejaw takiej zaangażowanej, zaawansowanej myśli architektonicznej, ale także i technologicznej. Te obiekty miały własne ujęcie wody, a nawet własny agregat prądotwórczy zawiesili. Zapraszam do budynku. Oryginalne boazerie przedwojenne. W każdym z obiektów znajdował się kominek lub dwa kominki. Także tutaj, jak się Państwo odwrócicie, ta sala, jadalnia, miała windę kuchenną. Na dole są kompletnie zniszczone, rozszabrowane, jest tam tylko kupa gruzu. Wiesz co, to jest taka sytuacja, że ja myślę, że tak, że te stałe elementy stolarki, które się zachowały, chyba nie, natomiast meble, których niestety już nie ma tutaj, chyba tak, na 80% tak. Łukaszu, możesz powiedzieć jedno zdanie o tych meblach, bo to były specjalnie przygotowane do tego obiektu meble. Znaczy ja niestety mam tylko jakieś jedno bardzo słabe zdjęcie, które te meble pokazuje, natomiast z tego co wiem, co się zorientowałem, no była to w ogóle architektura, która jest, w której te meble się mieściły i te wystroje wszystkie i to wnętrze, to było rodzaj poszukiwania tak zwanego stylu narodowego. Były dwa kierunki w architekturze międzywojennej. Jeden to były lata 20. poszukiwania stylu narodowego, w tym zakopiańskiego i innego, i nie tylko, dworkowego, wtedy się te wszystkie dworki pojawiały.
A drugi nurt to był nurt kosmopolityczny lat 30. to był modernizm. I te rzeczy, które tu były raczej w kierunku konserwatywnym, ale jakbyś poszukiwać stylu narodowego, w związku z czym meble były transformacją przed pewnym przetworzeniem mebli góralskich tutaj, góral śląskich. Były stylizowane, powiedzmy, krzesła. Była to jedna z takich pierwszych prób jakby przez mojego dziadka, Ludwika Konarzewskiego, seniora, zrobionych. I były tam stoły bodajże, jakieś szafy i krzesła z oparciami szczególnie, które nawiązywały do tej sztuki. Oczywiście to była z jednej strony etnologia, która była pierwowzorem, natomiast to było przetworzone dość profesjonalnie i dość jednolite były te, no, ale w każdym razie wskazywały na pochodzenie tych form od tutejszych form ludowych. To był taki Beskidu Śląskiego. Prostotę i w sumie taką skromność tych wnętrz. Momentami mnie przynajmniej one przypominają wnętrza koszarowe, ale w końcu w takim celu też były te obiekty budowane. Proszę sobie łaskawie przejść po tych pomieszczeniach, popatrzeć jakby na ich kubaturę, że to nie były jedyne. W sierpniu tego roku jest opuszczona do połowy, a to z tego względu, że nikt nie zaryzykuje, żeby ją powiesić wyżej, bo wszystko to już jest bardzo spruchniałe. Wkład ten centralny budynek z takiej perspektywy, ale nie zasłonięty, bo normalnie w okresie od wiosny do powiedzmy wczesnej jesieni Ten budynek no jest kompletnie zasłonięty. Zresztą większość tych budynków tonie jakby w drzewach. Jest to w pewnym sensie piękne, ale z drugiej też strony cały czas sprzyjało to temu, że gdzieś te obiekty znikały w ludzkiej pamięci, gdzieś traciło się ich takie, ich po prostu wyjątkowość architektoniczna. Kiedy myślę sobie o położeniu tego ośrodka, o wyborze tego miejsca, to myślę sobie o tym, że na tych chłopakach, którzy przyjeżdżali gdzieś tam z Warszawy, z Poznania, może jeszcze gdzieś z Pomorza Środkowego, to miejsce musiało robić bardzo silne wrażenie, ponieważ tutaj cała ta perspektywa gór była wówczas odsłonięta. Oni znajdowali się jakby w krajobrazie, którego nie znali, który był im nieznany. Człowiek, który żyje całe życie na nizinach, a oczywiście wiadomo, że w latach, że przed wojną nie podróżowało się tak, jak widzieli te góry i tak niewysokie, myślę, że mieli takie poczucie, że rzeczywiście ten kraj jest od gór do morza. I to, myślę, budowało w nich takie poczucie jakby tożsamości, nie tylko gdzieś tam ze swoim miejscem, w którym się urodzili, ale w ogóle z całą przestrzenią Polski, po prostu ojczyzny. Wzgórze Bucze, które należało w całości, no i o tej w tej chwili nie widać, bo jest za mgłą, w całości należało do harcerzy. Zresztą specyfika ich obecności tutaj była taka, że nie sprowadzała się do przesiadywania w tych obiektach, konferowania, urządzania zebrań, szkoleń we wnętrzach,
ale także do działania na zewnątrz. Organizowano biwaki na polanach, ogniska, gry terenowe. Ta przestrzeń była owładnięta przez, że tak powiem, żywioł harcerski, a także przez normalną gospodarkę rolną, ponieważ na tych terenach były prowadzone po prostu prace rolnicze, z których to miejsce, pewnie nie całkowicie, ale także się utrzymywało. No 130, chyba 8 hektarów, o ile pamiętam, ale mogę się mylić. No to jest szmat ziemi, to jest naprawdę szmat ziemi. Tego, co pozostało z parku modernistycznego, który był tworzony właśnie od lat 30. wokół tego ośrodka. Panie Tomaszu, można by dosłownie kilka zdań, bo widzę, że tutaj hufiec obcy nadchodzi. Nie zostało tu wiele tych drzew ciekawych, ale jednym z nich jest właśnie takie ciekawe drzewo, nazywa się przeorzel, inaczej orzecznik pięciolistkowy. To są te dwa drzewa, które tu rosną o takiej pękającej korze. To jest drzewo sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych przed wojną i to są takie najciekawsze chyba gatunki, które tu są. Oprócz tego klony tatarskie, to tu są takie w formie krzewiastej. No o tej porze roku teraz... Poza górkami jeszcze gdzieś to drzewo? Nie. Klony tatarskie w parkach w województwie śląskim chyba nie były stwierdzane, tak samo przy orzechy na pewno. A więc tylko tu w województwie śląskim możemy je spotkać. Województwie, tam jeszcze tylko tu w górkach? W górkach na pewno nigdzie indziej nie ma. Ja mówię o województwie śląskim, bo nie ma w wykazie, w ewidencji parków tych drzew nigdzie. Tylko w górkach są, tu w tym parku. Park jest objęty, przynajmniej teoretycznie ochroną konserwatorską. Tak, ale nie jest wpisany do rejestru konserwatora przyrody, a więc jest to chronione, ale nie do końca tak jak powinno. Ten ogród był sadzony jako kolekcja dendrologiczna i to miało być właśnie czymś takim, co to wyrównało. Natomiast dokumentacja, która była sporządzona pod wojną, nie zachowała się tego. A więc to zostało tu zmienione, co po wojnie zostało wycięte, zniszczone, no to nie wiemy. Wiem, że na dendrologów ja będę czekał. Proszę Państwa, jest taki fragment na początku książki Kamienie na szaniec, kiedy Aleksander Kamiński opisuje tam dosłownie chyba w kilku, czy może kilkunastu zdaniach, o ile pamiętam, fakt, że Rudy, Zośka, Alek, cała ta grupa przyjaciół z Warszawy spędzała ostatnie, nie powiem Państwu ile dni, też nie pamiętam, jaki to był okres, chyba czerwiec albo lipiec 1939 roku, właśnie tutaj w Górkach Wielkich. Jest taki opis, że pili mleko, i, znaczy ja teraz to maksymalnie przekręcam, przepraszam, ale opalali się na tarasach. I myślę sobie, że oprócz oczywiście pracy, której na pewno mieli wiele, to ta chwila miała miejsce na tych tarasach. I rzeczywiście, kiedy tutaj w lipcu tego roku realizowaliśmy przedsięwzięcie Buki, to muszę Państwu powiedzieć, że tu jest po prostu patelnia. Słońce tak silnie operuje, że jest to po prostu niebywałe. I wówczas ta ściana, zresztą no ona trochę z tego powodu cierpi, jak widać, myślę o tym odpadniętym tynku, no po prostu jest strasznie mocno nasłoneczniona, a budynek ma jakby takie zasilanie w ciepło słoneczne. Także myślę, że bohaterowie Kamieni na Szaniec na tych tarasach rozmawiali, na tych tarasach odpoczywali i myślę, że to były takie ostatnie, czy jedne z ostatnich najpiękniejszych chwil ich przedwojennego życia. Proszę Państwa, wejdziemy sobie... Tu jest tak zwany budynek Zuchów. To jest budynek, który bardzo tak powiedziałbym sporadycznie, czy no, nie wiem szczerze powiedziawszy z jaką częstotliwością jest wykorzystywany przez harcerzy Schówca Jastrzębskiego jako taka baza do obecności tutaj w okresie letnim. W tym budynku znajduje się jeden z... On jest najlepiej w ogóle zachowany. To jest budynek zuchowy, najpóźniej oddany do użytku. Najlepiej też jest zachowany, jeśli chodzi o tą infrastrukturę wewnętrzną. Jest wtopiona kafle ceramiczne, ceramika taka w postaci talerzy. Jednym się to może podobać, innym nie. W każdym razie ten kominek ma taką wartość historyczną, ponieważ to, co tam jest jakby wtopione, umieszczone w tym kominku, to są prezenty, które otrzymali harcerze
no właśnie takie ceramiczne prezenty od gości, którzy tutaj przyjeżdżali. A my sobie przejdziemy do budynku numer 2. Ja też jeszcze chcę powiedzieć, że tutaj również są tarasy, więc myślę, że że też się tam mogli opalać, tak, ale żeby nam to opalanie nie zostało tak do końca w głowie, to chodźmy do środka. Ja nie wiem, ktoś, kto zna się na ogrodnictwie i na takich pewnych urządzeniach, czy też jakby organizacji przestrzeni ogrodu, tutaj był rodzaj takich przejść od jednego do drugiego budynku, znaczy wszystkie trzy budynki były połączone takimi jakby podcieniami z winorośli. Była taka konstrukcja z drzewa, to się jakoś nazywa. Pergola, właśnie wiedziałem, jakaś margola czy pergola. Czyli były pergole. W tych pergolach można było odpoczywać w cieniu, a także były takie kamienne, no to są pozostałości. Bo to, co Państwo widzicie, to są... to jest pozostałość nawierzchni ścieżek, które łączyły te budynki. To wszystko było wykładane takim płaskim kamieniem, piaskowcem. Ten piaskowiec, te kamienie, one są tutaj akurat są potłuczone, ale one były bardzo grube. Bardzo głęboko wchodziły w ziemię i to nie była żadna taka fuszerka, że ktoś tam sobie położył parę kamyczków. To były bardzo solidne takie kamienne dukty między tymi obiektami. Orientacyjnym wejściem do głównego budynku. No i trzeba przyznać, że jeżeli ktoś z Państwa pamięta wejście do zameczku prezydenckiego w Wiśle, no to jest pewne podobieństwo. Jest pewne podobieństwo z tym, że tutaj niektórzy mówią, że tutaj była lilijka. Ja uważam, że tu chyba nic nie było. Może właśnie na tym to polegało, że ta rozeta taka, nie wiem jak to nazwać w ogóle, tarcza ma być pusta. Natomiast naprawdę, przynajmniej na mnie robi silne wrażenie kamienne zadaszenie tego głównego wejścia. Oczywiście tego budynku wcześniej tutaj nie było. No i można powiedzieć, że harcerstwo, które kojarzy się z namiotami, obozowiskami, z jakąś prostotą i z drzewem, nagle no proszę, ma taki właśnie wizerunek takiej naprawdę reprezentacyjnej architektury, ale trzeba sobie uświadomić, że te budynki oprócz funkcji takiej praktycznej, czyli szkoleniowej, trochę wypoczynkowej, miały także pełnić właśnie funkcję reprezentacyjną. To miała być taka perła w koronie II Rzeczypospolitej. Miało to też świadczyć o tym, że ten kraj się odbudowuje, że ma swój potencjał i krótko mówiąc, że go stać. Myślę, że tak trochę myślał wojewoda Grażyński, który otaczał to miejsce specjalną opieką. Zapraszam teraz na górę. Wejdziemy sobie na pierwsze piętro. Bardzo jest tam dużo śladów po dawnym sanatorium. Rzeczywiście można by tam kręcić horrory. Często na takich fotografiach z Auschwitz 1,
Te dzieci w większości chyba wszystkie były sierotami. To częściowo, czy w znacznej mierze były dzieci z Kresów Wschodnich. Te dzieci tutaj były leczone, przywiezione w 1945 roku. Ja zaproponowałem, przekonywałem, żeby to spotkanie odbyło się tutaj, ponieważ wydaje mi się, że przekonałem grono osób z Fundacji Kosaków i z Centrum Kultury do tego, że to dzisiejsze spotkanie, to dzisiejsze wydarzenie, ta dzisiejsza prezentacja naprawdę niezwykłego wydawnictwa ma sens właśnie w tych wnętrzach, w tym miejscu. Jeżeli byśmy to samo spotkanie zorganizowali w pięknych, w cudzysłowie, unijnych wnętrzach Dworu Kossaków, to moglibyśmy sobie tylko imaginować, że tak powiem, problem. Część z Państwa prawdopodobnie by tutaj nigdy nie dotarła. A tak, no cóż, siedzimy na tych twardych krzesłach, niewygodnych ławach, w ciasnym wnętrzu, niemal jak na takim wiejskim zebraniu. Jest nam ciepło na razie, temperatura, proszę Państwa, będzie spadać, a program naszego dzisiejszego spotkania no jest taki, powiedziałbym, dosyć obszerny. Ale będziemy się starać bardzo intensywnie go realizować.